Dzień dobry. Dzisiaj ponownie opuszczamy miasto. Jedziemy do Sosnowca, do ogrodu botaniczno-zoologicznego, który mieści się w parku Leona Kruczkowskiego. A bo muszę nadmienić tu, że miejsce to, do którego się udajemy, to obiekt, w którym można podziwiać egzotyczną roślinność. Nocy mrozy znowu szalały. Minus 15. I oczywiście dzień dobry, miasto Zawiercie. Miłego, serdecznego, pełnego uśmiechu i ciepła w sercach. Życzę dobrego dnia. Obiekt zlokalizowany na terenie Parku Miejskiego zrekonstruowany w latach 50. jako placówka dydaktyczna, gdzie grupa hobbystów, zapaleńców miała wizję stworzenia w Sosnowcu mini-zoo z egzotycznymi roślinami i zwierzętami. W 2019 roku ogłoszono przetarg na przebudowę, a stary budynek zburzono. Oficjalne otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium w nowym budynku na miejscu starego nastąpiło w grudniu w 2023 roku. Stała ekspozycja zwierząt w egzotarium obejmuje głównie ryby i gady. Szczególnie cenna kolekcja ryb akwariowych, która obejmuje około 40 gatunków. Część botaniczna egzotarium obejmuje rośliny z różnych stref klimatycznych i geograficznych świata. Tukan jest uznawany za ikonę egzotyki. Gatunek niestety zagrożony wyginięciem.
Na terenie egzotarium znajduje się również kawiarnia Botanika, gdzie można siąść i odpocząć. Jeszcze spacer przez piękny park i wracamy do domu.